Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 29 marca. Zapraszam na Jawor Express. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych zapytaliśmy mieszkańców Jaworzna, jak będą spędzać ten wyjątkowy czas. Wszystko tradycyjnie, czyli staramy się, żeby nie było dużo. Żeby nie przesadzić, żeby brzuchy nie bolały. A najlepszym prezentem właśnie niosę produkty jest dobra sałatka, marchew, cebula. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo spokoju, dużo zdrowia. I życzliwości. Dzień dobry, jak Państwo będą spędzać święta wielkanocne w tym roku? Wyjeżdżamy. A gdzie? Na wieś. A to będą w takim razie takie tradycyjne święta, czy bardziej może aktywnie? Absolutnie, żadne tradycyjne święta, będą bardziej aktywne. A co w takim razie Państwo planują? Spacery i chodzenie po górach. Pojadę do Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. No to w takim razie co będzie Pani robić w tym Krakowie? Jakieś zwiedzanie, czy z rodziną? Zwiedzanie, rodzinę może zostawię w domku, chociaż w jeden dzień. W drugi dzień troszkę zwiedzania, Kościół Mariacki i myślę, że przy takiej pogodzie będzie miło. A jakieś ze sobą koleżankę. Troszkę na wyjeździe, częściowo. Pierwszy dzień świąt w domu, a drugi dzień wyjazd na wycieczkę do Bratysławy. Aktualnie zbieram się do pracy, więc święta wielkanocne spędzamy w trybie takim pilnym. Trzeba zarabiać pieniążki i gonić swoje życie, a na święta jeszcze przyjdzie czas. Z rodziną. Bardzo miło. Rodzinnie spędzam. W domu tylko będziemy. Z rodziną w domu. W domu rodzinnie. A ja tylko z rodziną. Wierzam. A gdzie? Do piwnicznej. Z rodziną. W domku. Sami. Sami. Będziemy tutaj w Jaworznie. Wyjeżdżam. A gdzie? Do siebie, do Zawoi? No raczej wszystko tradycyjnie, tak normalnie, spokojnie. Rodzina do nas przyjedzie, bo w różnych miejscach Polski mieszka. Prawdopodobnie w domu z rodziną. Z rodzinką. Co Państwo przygotowują? Może z jakichś potraw? Prezenty? Prezentów w tym roku nie. A z potraw tradycyjnie żurek z kiełbasą, z jajeczkiem. Tak, i ukraińskie, polskie to lubię bigos gotować, to kiełbaski smażone. No coś takiego, to ukraińskie też strawy i tam solianka, no taka zupka. No jak zwykle żurek, jajko. No mazurek, sernik, babeczka. Co jeszcze? A tak na przykład z jakichś zup, takich dań niesłodkich? To rosół z makaronikiem, kurczak do tego. Sałatka jarzynowa. Żurek musi być, sałatka jarzynowa, szynka. Przede wszystkim jajeczka, baranek, to najważniejsze, a reszta to wiadomo, każdy we własnym zakresie. A jakieś zwyczaje, na przykład lanie się wodą albo dzielenie się właśnie jajkiem, malowanie jajek? A tak, tak, malowanie to już należy do każdego z osobna. Każdy ma właśnie za zadanie jakieś chociaż jedno jajeczko wymalować. No i potem dzielimy się jajeczkiem. A prezenty? A prezenty też, według uznania i według portfela. No to farbować jajki też i takie robię domaśne paska, no jak to panetone. Dla mnie zwyczajem z dziada pradziada to zawsze był żurek, sernik, mazurek. Jajka. Raczej już potrawy takie lekkie. No standardowo śniadanie wielkanocne. No i generalnie świętowanie. A prezenty już są przygotowane, tak. A jeszcze będą chowane, bo ma być ładna pogoda, będą jajka w ogrodzie chowane, więc wnuczka będzie szukała jajek. Wnuk będzie miał urodziny, to jedynie dla niego jakieś prezenty, a tak to raczej sami będziemy prezentami dla siebie. No my jesteśmy z mężem, ale przyjdą wnuki, no to tam coś im trzeba dać. Jednej, tam jest trzech chłopaków, a jedna jest dziewczynka, co ma 5 lat. No to jej kupiłam właściwie jajeczko, takie duże, drewniane, będzie się cieszyć. No a tamci przyjdą, no to może co dostaną. Jakieś życzenia dla mieszkańców? No zdrowych, radosnych, spokojnych świąt. Oczywiście w miłym gronie rodzinnym. I troszkę też, żeby te święta były bardziej aktywne, powiem tak. Na spacerkach, wyjazdach, a nie tylko siedzenie przy stole.
słońca, radości, spokoju, mniej może takich przykrych dni, a więcej serdeczności i tej wzajemnej życzliwości. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, smacznego jajka i wszystkiego co najlepsze. A wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, wiosny naokoło i wszystkiego co się w życiu szczęściem zwie. No, wesołych świąt. No, wszystkiego najlepszego. Życie, zdrowia, dużo. No, to wszystko najlepszego. Ja tak. Z Ukrainy przyjechał. I to moja mama, tak. Na święta to. Tak, właśnie. I wszystko najlepszego. Zdrowia i szczęścia. Tyle na święta można życzyć. Wszystkiego dobrego. Zdrowych, radosnych, wesołych świąt. Oj, żeby wszyscy byli zdrowi, weseli i szczęśliwi. Spokoju, przede wszystkim spokoju, rozsądku, zwłaszcza przy wyborach i dobrego życia ze zdrowiem. No, zdrowych, wesołych świąt i mokrego dyngusa. Wszystkiego dobrego, cudownego życia życzę wszystkim mieszkańcom Jaworzna. Żeby byli szczęśliwi i zdrowi. Wesołych świąt. Jezu, żeby nam tak słoneczko świeciło do listopada. Spokoju, zdrowia przede wszystkim. Wszystkiego dobrego, mokrego śmigusa dyngusa. No to wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Spokoju i... Spokojnych, wesołych. I zdrowych. I zdrowych, przede wszystkim zdrowych świąt. Jeden z mieszkańców zgłosił się do naszej redakcji z problemem nieświecących latarni na deptaku Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej. Od pół roku interweniuje w tej sprawie do miejskich służb. Jednak nikt jeszcze tą sprawą się nie zainteresował. Pan Adrian zgłosił redakcji jaw.pl problem oświetlenia w Szczakowej w Jaworznie na deptaku Zdzisława Krudzielskiego w parkowej części. Od sierpnia 2023 roku nie świecą latarnie od mostu przy ulicy Jagiellońskiej do mostku przy ulicy Wróblewskiego. Mieszkaniec zgłaszał tą awarię wielokrotnie firmie Tauron, jednak służby mają problem z lokalizacją usterki. Według nich wszystkie latarnie świecą i działają prawidłowo. Pan Adrian uważa, że jeśli firma Tauron nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, to miasto powinno pomyśleć nad zmianą operatora utrzymania oświetlenia ulicznego. W listopadzie 2023 roku mieszkaniec wysłał wiadomość do MZDIM w Jaworznie w sprawie problemu oświetlenia w tej lokalizacji, jednak do dziś nie uzyskał odpowiedzi. Mieszkaniec ma nadzieję, że może ze względu na okres przedwyborczy stanie się cud i latarnie przy deptaku zostaną naprawione. Michał Kamiński został najpopularniejszym sportowcem roku 2023 w Jaworznie. Wyniki ogłoszono podczas finałowej gali sportowca w piątek 22 marca, a jej gospodarzem był gościniec Sosina. Oto 10 najlepszych sportowców według głosujących. 10 miejsce Józef Lenartowicz, LKS Ciężkowianka Jaworzno, tenis stołowy. Środowisko, które reprezentuje tenis stołowy, do tej pory było troszkę zaszufladkowane. Chcielibyśmy, żeby wyszedł z cienia, chcielibyśmy, żeby zaistniał w Jaworznie, żeby się rozwinął na wzór ościennych miast i wierzę w to głęboko, że tak będzie. 9 miejsce Piotr Ryskalok, biegi na orientację. Największe sukcesy odnoszę w dog trekkingach, czyli biegach na orientację z psem. W sezonie 2023 udało mi się zająć pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej największego cyklu dog trekkingu w Polsce. Nazywa się on dogtrekking.com.pl. 8 miejsce Konrad Dzięgiel, Wiktoria 1918 Jaworzno, bramkarz. Gram w klubie Wiktoria Jaworzno już kilka lat. Jestem też ratownikiem górniczym, więc sport i tylko sport to cały czas robię, uprawiam. Piłka nożna jest ze mną od dziecka i cieszę się, że mógłbym tu być w ogóle, bo jestem zdziwiony. Moja pozycja jest jako na bramkarza niedoceniana. Bardziej tu powinni być napastnicy moi koledzy, jednak ktoś docenił moją pracę. 7 miejsce Adam Wilkosz, LKS Zgoda Byczyna, tenis stołowy. Chciałbym podziękować prezesowi LKS Zgoda Byczyna, panu Andrzejowi Hegelskiemu za nominację, wszystkim osobom, które na mnie zagłosowały i tyle.
Szóste miejsce Patrycja Harenza, Wiktoria 1918 Jaworzno, szermierka na wózkach. Od ponad 15 lat trenuję szermierkę. No, największy sukces to właśnie uczestnictwo w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Piąte miejsce Wojciech Grenda, UKEF, Unia Oświęcim. Łyżwiarstwo figurowe dla mężczyzny, czy to jest bardzo wymagający sport? No na pewno jest wymagający, ale z drugiej strony, czy też jest spora konkurencja, czy jednak łyżwiarstwo takie figurowe bardziej się kojarzy ze sportem kobiecym? Dokładnie tak, to jest bardzo ciężka dyscyplina, natomiast można ją polubić, nawet pokochać, tak jak ja. Jest duża konkurencja, bo nie można powiedzieć, że nie. Natomiast faktycznie kobiet w tym sporcie jednak jest więcej. Czwarte miejsce Kamil Słabaszewski, biegi przeszkodowe. Wszystkim chciałem pogratulować, podziękować za oddane głosy i życzyć samych sukcesów sportowych. Trzecie miejsce Adela Niciarz, Satori Jaworzno. Przed matą jestem bardzo spokojna też, staram się też opanować moje myśli przed i się skupić na walce. A tak to zawsze do walki staram się podchodzić tak samo i też podchodzić z szacunkiem do każdego zawodnika. Drugie miejsce Marianna Prokurat, klub sportowy Sparta Jaworzno. Chciałabym tutaj serdecznie podziękować rodzinie, klubowi oraz trenerom, którzy doprowadzili mnie do tego stopnia, w którym się znajduję. Podziękować rodzinie oraz wszystkim ludziom, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję. Pierwsze miejsce Michał Kamiński, chłopaki z kościołów Salos. Chciałbym podziękować mojej rodzinie, którzy tu są i wspierali mnie. Chciałbym tu chłopakom podziękować z naszego klubu Chłopaki z Kościołów. Chciałbym podziękować też klubowi Przemsza Siebierz. No i wszystko. Dziękuję bardzo. I tak jak zapowiedziałem, jak zostałem nominowany, tu wszystkie pieniążki pójdą na Dom Dziecka w Jaworznie. Dziękuję. Docenianie przez szefa jest równie ważne dla pracowników, co atrakcyjne wynagrodzenie i obowiązki. Kluczową rolę odgrywa komunikacja między liderem a zespołem. Jacy są polscy liderzy? Powiedziałabym w dużym skrócie, że oczywiście bardzo różni, natomiast myślę, że na uwagę zasługuje to, że coraz bardziej świadomi, a coraz bardziej blisko tego, co jest dla nich ważne, jakie mają potrzeby, a nie tylko cele biznesowe. Dlatego, że bycie szefem, bycie liderem to jest tylko kawałek naszego życia i na szczęście budujący, dzisiejsi liderzy są coraz bardziej budujący równowagę w życiu. Jesteśmy coraz lepsi, myślę, w rozumieniu tego, że niezbędna jest wizja, niezbędny jest cel, do którego możemy ludzi zaangażować, a dlatego, że ani delegowanie, ani feedback nie mają większego sensu, jeśli nie wiemy, nad czym pracujemy i jaki ma być ten rezultat. Więc myślę, że tutaj zdecydowanie jesteśmy coraz lepsi, natomiast oczywiście komunikacja, rozumienie własnych intencji, własnych emocji to jest coś, nad czym na pewno możemy jeszcze popracować. Zawsze mówię, że nieważne, jakim jesteś szefem, tylko po co jesteś szefem. Więc myślę, że jeżeli ktoś sobie odpowie na pytanie, co jest dla niego ważne, jedną z tych rzeczy będzie to, że chce coś osiągać we współpracy z innymi, to sam pomysł trochę pociągnie, o ile jest atrakcyjny dla innych, natomiast teoria cech już dawno została obalona, czyli to, że liderem trzeba się urodzić, już dawno zostało obalone. Myślę, że to są umiejętności, że to są emocje, że to jest przede wszystkim atrakcyjny cel i chęć współpracy z innymi, więc myślę, że jest to coś, do czego każdy może dojść. Myślę, że tak samo kobiety, jak i mężczyźni mogą być dobrymi liderami. Osobiście nie rozróżniam tego na styl przywódczy męski i kobiecy. Za dużo rzeczy widziałam w życiu, z tyloma liderami pracowałam w życiu, że absolutnie myślę, że i w mężczyźnie trochę kobiety, i w kobiecie trochę mężczyzny, więc bardziej szłabym w odkrywanie tego, co jest dla każdego z lidera, kobiety czy mężczyzny, indywidualnie ważne. Życzeniami zdrowych, radosnych, pogodnych, przepełnionych rodzinną atmosferą świąt Wielkiej Nocy kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia tuż po świętach.